Dzisiaj z garami tańczymy nad Tałtami, najgłębszym mazurskim jeziorem. Miejscowość Stare Sady, tawerna Zielony Wiatr. Witamy, pan Krzysztof Nowak, właściciel, cześć! Syn Alicji, dobrego ducha tego gospodarstwa. Cześć Alicja, cześć. Zapraszam kochana. Serdecznie. Pierogi z nasturcią. Kwiaty we włosach potargał wiatr. Będziemy je wpinać we włosy, co robimy z kwiatami nasturcji, słuchaj. Kwiaty nasturcji dodawałem do sałatek. Liście, wiem, że smakują, przypominają smaku taki trochę delikatny chrzan. Tak, mają taką ostrość w sobie. Jednocześnie są bardzo leczące, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Do liści dodajemy troszeczkę słonecznika. Aha. Dodajemy troszeczkę octu jabłkowego, żeby miały fajny kolor. I też zamykamy w pierożkach. Tak, świetnie. Zobacz, te liście nasturcji posiekane, trochę tam je, wiesz, z solą w misce, tak, że tak powiem, ugniotłem. I teraz smacerowałeś. Tak, przyłożyłem do moździerza, odrobina pieprzu, tak? Tak. Do smaku po prostu. Do smaku. Ocet jabłkowy. Łyżeczkę taką, no. To na oko. Tak. Idziemy. I masło. Masło kokosowe. Też odrobina. Będzie ucierane. Tak. Czyli robię takie pesto. Takie pesto. Przed chwilą uprażyłem. Ale gęściejsze niż pesto, bo do pesto olej, więc... To przed jest chwilą, troszeczkę... zobacz, uprażyłem swoim synem, czyli z właścicielem nowym, słonecznik. I powiedz, ile tego słonecznika do pesto? Do smaku. Jeżeli lubisz więcej takiej... Ja w ogóle uwielbiam słonecznik. ...ziarnowości, tak. to więcej. Także to jest po prostu do smaku. Ale ci idzie, słuchaj, jesteś lepsza niż maszyna w pierogarni. Ale lubię robić te pierogi, naprawdę. To coś jest takiego... Wiem, że lubisz, bo zajadam twoje pierogi, wiesz, zawsze jak przyjeżdżam tutaj do tawerny, nie wiem jakie będą, z jakimi farszami. Pierogi z nasturcją. Zagniatamy ciasto na pierogi z mąki, wody i soli. Rozcieramy liście nasturcji z prażonymi wcześniej ziarnami słonecznika. Dodajemy odrobinę octu jabłkowego, sól, pieprz oraz łyżkę masła kokosowego. Całość mieszamy i tak przygotowanym farszem nadziewamy pierogi.